Hej, hej, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w mojej dżungli tymczasowej. Dawno się nie widzieliśmy w takiej formie vlogowo-technologicznej, ale wreszcie udało mi się po 2 latach namysłów i po 2 latach prób, udało mi się wreszcie, słuchajcie, zgarnąć i zdobyć takie cacko, które jest zapakowane właśnie w tym kartonie. Dzisiaj chciałem szybki unboxing zrobić oraz pierwsze uruchomienie. Czego? No właśnie, słuchajcie, drukarka 3D. W tych czasach chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym jest drukarka 3D i ogólnie druk 3D. W każdym razie chodzi o to, by drukować małe części zamienne, być może duże figurki, duże ogólnie projekty w modelarstwie, do drukowania protez, do drukowania części zamiennych, w przemyśle, jak i również w domowym zaciszu. I właśnie po to mi jest ta drukarka, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa i czy faktycznie będzie to potrzebne. No i na początku muszę wspomnieć, że tę drukarkę, dokładnie Bamboo Lab P1 Series Combo, dostałem w ramach współpracy barterowej z firmą Bamboo Lab, za co serdecznie dziękuję. Ale żeby nie przedłużać, rozpakujmy wreszcie tego potwora. No dobra, pierwsze cięcie. Wszystko jest w takim wielkim worze, bardzo dobrze zapakowane. Ja może Wam postaram się to w jakiś sposób... No to nie będzie takie łatwe, chyba muszę mieć jakąś drabinkę. No, okej. To można chyba wyciągnąć. No i właśnie, za te uszy... Kurde, trzeba pociągnąć, tylko że ja już tutaj nie mogę. No przecież na stół nie wejdę, nie? Rany boskie, dobra. Okej. No dobra, to może z poziomu ziemi. Coś jeszcze? Raz, dwa i trzy. Dobra, siostro, kolejne cięcie. Dobra, idź. A, instrukcja. No dobra, instrukcja będzie na pewno potrzebna. I to jest górna pokrywa. O, dobra, może jednak tą szybę sobie odłóżmy na bok. W środku też wszystko ładnie tutaj zabezpieczone, żeby nic w transporcie się nie uszkodziło. No a w tym pudełku mamy m.in. wyświetlacz, którym będziemy oczywiście zarządzać tutaj całym drukiem i sterować drukarką. Mamy uchwyt na szpulę z filamentem, klej, żeby wydruki trzymały się oczywiście podłoża, no i potrzebne okablowanie. No i dodatkowe części, śrubki, lubrykanty, a także wkrętaki. A, dobra, jeszcze to muszę otworzyć. Drzwiczki. Dobra, zsuwamy z drzwiczek. Śrubki. Nawet mamy pięknie zaznaczone, o które śrubki tak naprawdę chodzi. I powinno ładnie, gładko wyjść do... niekoniecznie? A jednak! Proszę bardzo. Ok, pozostało nam odkręcić 4 śrubki, które są wskazane przez te czerwone strzałki. No co, pierwszy raz to robię. Prawdziwy mężczyzna nie boi czytać się instrukcji. Teraz trzeba jeszcze odkręcić płytę w tych 3 miejscach. Płytę, na której będą oczywiście nasze wydruki. Jaka długa śruba! No i jeszcze można powyjmować ewentualnie, jak się da, nic na siłę, te wszystkie gąbki, które nam tutaj zostały. Ale resztę spod stołu wyciągniemy dopiero wtedy, jak stół automatycznie pojedzie do góry, żeby tutaj nie wyciągać na siłę. Jeszcze musimy uwolnić te 2 miejsca, m.in. karetkę. No a z przodu trzeba jeszcze zamontować oczywiście wyświetlacz LCD, żeby tym wszystkim sterować. I teraz tak, do tego modelu drukarki jest możliwość dołączenia takiego modułu, który pozwala na drukowanie kilkoma kolorami jednocześnie, ale ja dzisiaj sobie zamontuję tylko i wyłącznie uchwyt na jedną szpulę, żeby wydrukować taki druk testowy. Więc w tym miejscu zamontujemy uchwyt na jedną szpulę. Moim pierwszym własnym filamentem, z którego będę osobiście coś drukował, będzie PLA zielone, dołączone do drukarki. Czas wreszcie zasilić tego bydlaka. Najlepsza rzecz w unboxingach. Czy przeczytałem instrukcję? No jasne. Śrubki odkręciliśmy. Europa. Ściągamy apkę. OK. Będzie chciała przeprowadzić samodzielny pierwszy test. To jest ten moment, w którym można ewentualnie bezpiecznie wyciągnąć jeszcze resztę gąbek. No to chyba znaczy, że wszystko jest OK. Finish.
Okej, mamy najnowsze oprogramowanie, znajdźmy sobie w takim razie jakiś pierwszy wydruk. Prawdopodobnie będzie to Benchy, czyli taki standardowy statek Benchy Print. Mój ci on. Pierwszy wydruk. Tylko trzeba teraz poczekać, żeby płyta wystygła. I odklejamy. Mój pierwszy druk na własnej drukarce 3D. I takie Benchy, taka łódeczka zajęła 25 minut. I nie zrobiłem nic innego, jak tylko wyciągnąłem drukarkę z kartonu, podłączyłem ją do zasilania, załadowałem filament i po 25 minutach pierwszy projekt wyszedł właśnie tak. I uważam, że wyszedł niesamowicie. Podejrzewam, że te osoby, które drukują już dużo na drukarkach 3D i znają się na tym, podejrzewam, że powiedzą, że a, tutaj można by było coś poprawić i tak dalej. Jasne. Ale wydaje mi się, że do totalnych zastosowań domowych dla laika to jest niesamowite. Naprawdę. A to dopiero początek mojej przygody z drukiem 3D. Będziemy się jeszcze bawić Bamboo P1S Combo, bo mam zamiar zdobywać wiedzę, doszkalać się w tym, robić parę swoich projektów. Już mam w głowie to, żeby zrobić sobie swój własny uchwyt na mikrofon, bo nie mogę znaleźć takiego, który mi pasuje. I właśnie do tego druk 3D się naprawdę przydaje. Może jakieś większe złożone projekty, może nagrody dla Was? Zobaczymy. W każdym razie spodziewajcie się więcej materiałów związanych z drukiem 3D ode mnie, a tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli dotarliście do końca, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. No i do zobaczyska. Bye, bye.